Właściwie nazywał się Jan Romuald Kozielewski. Rodzina Kozielewskich mieszkała w kamienicy przy Klińskiego 71. Jan ukończył dzisiejsze trzecie liceum. W 1942 roku w Wielkiej Brytanii jako naoczny świadek zdał relację o eksterminacji Żydów, został oznaczony m.in. orderem Virtuti militari, orderem Orła Białego, orderem sprawiedliwych wśród narodów świata. W Łodzi nadal jest mało znany dlatego w planach obchodów jest cykl wydarzeń przybliżających tę niezwykłą postać, między innymi wykłady, ale nie tylko. Będziemy mieli premiery właśnie um, przedstawienia Spektaklu plastyczno-muzycznego emisariusz. Premiera będzie tutaj właśnie w centrum dialogu. Następna rzecz jest budowana, aktualnie jest przygotowywana kapitalna e, wystawa o janie Karskim, miała, e, ona jest przygotowana z Narodowym Centrum Kultury. W parku ocalałych jest ławeczka Jana Karskiego w Muzeum Miasta, gabinet poświęcony emisariuszowi. Proponuję zobaczyć, jaki list leży tam na biurku. List, który Jan Karski napisał do siebie na swój łódzki adres. Jan Karski urodził się tutaj jako Jan Kozielewski. W tym liście bardzo, jest bardzo ciekawa taka sentencja, że on nigdy nie myślał, że ponownie będzie do siebie pisał na swój łódzki adres. Jest tam również cytat z Juliana Tuwima, bardzo osobiste takie wyznanie, że znowu może do siebie pisać na łódzki adres. W tym roku planowana jest modernizacja gabinetu, która zostanie ukończona do kwietnia, do setnej rocznicy urodzin Karskiego.